Ja już jestem taka rozgrzana, że ja dosłownie płonę. I słuchajcie, jaka to się kuźwa krzywda dzieje. W całej tej historii chodzi o to, że jestem spocona. I już wam mówię, o co chodzi. Ryszard, ja to widzę. Ryszard. Więc robię ewakuację. I co do hybrydy, to była, ale się zmyła. Skoro się nie chce trzymać, to ja się nie będę prosić. Łachy nie robi, pomaluję sobie zwykłym lakierem. Hej, dzień dobry, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Frukawa na maksa. Patrzcie, jaki piękny szron. Jeny. Widzicie, jak cudnie świeci i jest mrozik? Fajna jest taka pogoda, jak nie ma wiatru. Najgorszy jest wiatr. Pamiętacie ten sketch? Tu jedna, aż razi. Powiedz, z kim ty dzisiaj jedziesz do przedszkola? Gadam z myszką. I z myszką. Myszka jak ma na imię? No. Także patrzcie, dzisiaj w ogóle panduś poszedł w odstawkę, konik i jedzie awokado i Marysia. Ej, najpierw z jednym konikiem, potem z jednym pandusiem i tak się śmieję, że żebym któregoś dnia z walizką podróżną nie jechała. W środku będą same zabawki. Jest przemyślenie, moi drodzy. No jest. No jak, żeby mogło być inaczej. Mam żurawinę do herbatki. Teraz w ogóle w tym roku zrobiła się bardzo popularna ta świeża żurawina. Bo tak to tak nie było. Bo człowiek tak nie zwraca uwagi. Ale mi się wydaje, że nie było. Ja, która nie ma ochoty na zimowe herbatki. Przypomniały mi się stare czasy, jak były stare samochody. Jak działało rozmrażanie samochodu. Mój ty Boże jedyny. Teraz ta przednia szyba to jest luksus. Chwila, moment, to tak szybko, ładnie puszcza. Oczywiście czasami tak przymarznie, że trzeba sobie iść trochę poskrobać. Ale jak to wszystko działało? Albo te frukawy, nie? Ten wiatraczki. Matko, to pamiętacie te gąbki? Się przecierało, wszystko parowało. Tu było włączone, nic nie dawało. Masakra była. A teraz wsiadasz, jedziesz i w ogóle wiecie co? Dzisiaj jest minus 6, ale naprawdę przyjemnie, bardzo. Ja już jestem taka rozgrzana, że ja dosłownie płonę. Jest problem z odkurzaczem. Co ty tu chcesz? Ja już jestem taka rozgrzana, że ja dosłownie płonę. Jest problem z odkurzaczem. Kilka lat temu do współpracy miałam, znaczy no miałam, no mam go nadal po tylu latach, ten odkurzacz pionowy VFS1 i powiem wam, że ja nadal uwielbiam ten odkurzacz, tylko wiecie co mi się zrobiło? Tutaj jak odkurzam, to mi wychodzi to, widzicie? I jeszcze z 2 tygodnie temu jak odkurzałam na całej chacie, to wyszło mi to raz, a teraz wychodzi mi to co pół metra i ja po prostu dostaję szału. I muszę zobaczyć, czy po prostu tą końcówkę całą można dokupić do tego odkurzacza, no bo nie zamierzam wyrzucać odkurzacza, bo jest po prostu dobry, tylko to bym musiała całe sobie dokupić. Zaraz zobaczę. Z racji tego, że już miałam dosyć tej wychodzącej szczotki, wiecie, i co pół metra pachyl się, włóż to, wpakuj i od nowa jedziesz, nie? Wyciągnęłam stary, nieźle przykurzony, zwykły, najzwyklejszy odkurzacz na kabel. Co to jest w ogóle? Electrolux, który stał w kotłowni, bo po prostu kiedyś był kupiony i tak sobie stoi w kotłowni, no i i trochę kurzu pozbierał. Od zawsze powtarzam, ej, naprawdę jestem zgrzana. Ja w domu użytkuję 2 typy odkurzaczy. Albo właśnie taki bezprzewodowy, albo te jeżdżące. Ja uważam, że jeden jak i drugi to jest wymysł XXI wieku i naprawdę to są świetne urządzenia. Ale od zawsze powtarzam, odkąd mam pierwszy odkurzacz jeżdżący, miałam Rumbę i to był mój odkurzacz, który kupiliśmy. Potem miałam kilka współprac. To musimy oprócz takiego odkurzacza jeżdżącego mieć w domu normalny odkurzacz, dlatego że nikt nie ma chaty skonstruowanej tak, że ten odkurzacz jeżdżący wjedzie wam wszędzie. I ja przynajmniej raz w tygodniu biorę taki normalny odkurzacz i po prostu przejeżdżam tam, gdzie tamten odkurzacz nie wjedzie. No chyba że macie muzeum, w którym stoi tylko po prostu kilka gablotek, pod które wjedzie sobie odkurzacz i odkurzy wam wszystko. I słuchajcie, jaka to się kuźwa krzywda dzieje. Teraz w momencie, gdy wyciągnęłam ten odkurzacz, to zauważam ogromne plusy tego odkurzacza. Ja w ogóle uwielbiam. Dlatego mam go też tyle lat. Jedno gniazdko, w które się mogę wpiąć, znaczy no mam dużo gniazdek, ale gniazdko, w które się wpinam, gdy jest odkurzacz taki na kablu, jest tam na korytarzu i ono jest tak jakby na środku mieszkania. I rzeczywiście w tym odkurzaczu objadę całą chatę na tym jednym gniazdku, nie muszę się przepinać, ale nie wygląda tak jak tym. Na przykład jak jestem z jednej strony wyspy kuchennej, to muszę już ją objechać z drugiej, bo tam mi kabla nie starczy przecież na obkrętkę, nie? Zobaczcie, jak ja bym chciała odkurzyć schody, to ja pierdzielę teraz łaź z tym. Kabel ciągnij, odkurzaj.
tym bezprzewodowym wchodzisz sobie, odkurzasz stopień po stopniu, mieszkasz w domu, tak jak ja na przykład, chcesz odkurzyć samochód, bierzesz, wynosisz, bez kabla, bez niczego. Naprawdę ja dostrzegam same plusy tego odkurzacza. No ale no nie wiem, no coś mi się po prostu zepsuło po tylu latach. No to jest też chyba normalne, że jakieś urządzenie potrafi się zepsuć, nie? I mam nadzieję, że ta szczota osobno jest wymienna i można ją dokupić, bo zamierzam ją dokupić, bo jest odkurzacz naprawdę świetny. W całej tej historii chodzi o to, że jestem spocona. I że jak wyciągnęłam ten odkurzacz i ten pokazał mi, jak dużo plusów ma tamten odkurzacz. Tak jesteśmy skonstruowani, że jak mamy coś lepszego, to się do tego przyzwyczajamy. Jak weźmiemy coś gorszego, to nagle jest wielki płacz. Takie głupotki. A zobaczcie, jak rzeczywiście ułatwia życie ten odkurzacz. Tu teraz muszę dojechać i schować go w inne miejsce, wciągnąć kabel, a daj ta spokój. Ja tu tylko biorę, odwieszam na ścianę i idę dalej, nie? No patrzcie, jaki to człowiek, nie? Widzicie? To są problemy XXI wieku. Ogólnie podsumowując, kto jest ze mną od długiego czasu, ten wie, że recenzowałam kilka... No około nawet bym powiedziała, że podchodzimy pod 10 sztuk, no może nie całe, może tam z 7, no dobra, nie wiem ile, ale dużo odkurzaczy miałam okazję recenzować, bo lubię recenzować odkurzacze. Gdybym miała rzeczywiście zostawić w domu jeden jedyny odkurzacz, mamy do wyboru i nie mówię teraz o konkretne firmy, modele, tylko typ odkurzacza. Rzeczywiście mam odkurzacz pionowy, bezprzewodowy i robota sprzątającego, który jeździ sam, odkurza sam, ja go tylko wyrzucam, on jedzie i dalej sprząta, to powiem wam, że gdybym w tym momencie, po tylu latach użytkowania przeróżnych odkurzaczy, miała wybrać jeden jedyny odkurzacz, to byłby to odkurzacz pionowy. Zajmuje mało miejsca, fakt, że musimy sami chatę odkurzyć, ale dojedziemy nim wszędzie, a gdybym miała wybrać sam odkurzacz sprzątający, no to i tak bym musiała dokupić odkurzacz, bo rzeczywiście są w domu miejsca, w które nie wjadę do końca. Muszę cię, mój drogi, zaraz odkurzyć, bo jesteś ładnie przykurzony. Dobrze, że w ogóle był taki, bo teraz no kaplica, nie miałabym czym odkurzyć. Znaczy no jeździłby tamten, ale... Patrzcie, co ja robię. Ratuję rośliny. Tutaj jest moja witrynka z roślinami. Tam jest gniazdko za nią. Zaraz im tutaj zapalę światełko. Patrzcie, co się stało w klopie. Zapalę światło, żeby było lepiej widać. Tu ratuję rośliny. Zobaczcie, co tu się dzieje. Na przykład Rafidofora zamieszkała sobie w wannie. Na klopie mieszka Aglaonema, o, razem z Choją na przykład. Już wam mówię, o co chodzi. Ryszard, ja to widzę. Ryszard, no tu możesz, no. Tu po prostu możesz. Ryszard! Ja nie nagram dalej filmu, bo ty tak na mnie działasz jakoś ponętnie, że ja nie... Mirek, wszyscy tak na mnie działają. Ryśka. Ryśka! I co tutaj się zadziało? No Ryszard, no proszę cię, kuźwa, zejdź na dół albo coś, bo ja nie mogę nagrywać. No Ryśka, człowiek jest głupi naprawdę, nie? No człowiek, no Ryszard, no człowiek jest po prostu głupi. No słuchajcie, no dalej, bo przecież ja nie powiem. W ogóle katar mi wychodzi, do tego też przejdziemy za chwilę, bo to jest bardzo poważny problem. Ci, co oglądają vlogi na bieżąco i w ogóle, wiedzą, że my na razie tej góry nie użytkujemy. No po prostu, i słuchajcie. No w tej sypialni tutaj, znaczy w tym pomieszczeniu, które będzie kiedyś sypialnią, dzisiaj jak było minus 6, ja wchodzę tu rano i wiecie, tu mam te higrometry, które mają też termometr, a tu jest tylko 15 stopni. I uwierzcie mi, że dla roślin, które w większości nazywają się jako tropikalne i oczywiście one nauczyły się żyć u nas w mieszkaniach, ale jednak 15 stopni dla roślin to jest naprawdę za mało. Takie temperatury, a nawet niższe, to lubią niektóre paprocie, niektóre kaktusy, żeby je przemrozić. Stała się tragedia. Na przykład, słuchajcie, wczoraj, wchodzę dzisiaj rano, tam jest 15 stopni, nie? No i właśnie ta Rafidofora, Tetrasperma, inaczej to się nazywa Philodendron minima, to znaczy handlowo. A prawidłowo to się nazywa Rafidofora. Także on kiedyś był klasyfikowany jako filodendron, no i przez to też tak zostało. Ale to jest Rafidofora. I ja wchodzę, zobaczcie, no okaz zdrowia, nie? Nic mu po prostu nie jest. Ja wchodzę, a od dołu 4 żółte liście. Po prostu przymarzł. I tu zobaczcie, to się zrobiło przez noc. To też jest od zimna, za zimno tej roślinie. Więc szybko musiałam ją ewakuować. I na przykład tutaj w tej łazience już mamy... Matko, myślałam, że to jest... Nie, to jest paproch. O, patrzcie, tu też. Widzicie?
To się zrobiło wszystko przez noc, bo ja tutaj zaglądałam, matko, myślałam, że to jest wełnowiec, nie, jest jakaś schiza mnie ogarnia. I ja zaglądałam tam po prostu, o to też, zobaczcie, to są nowe liście, które zmarzły, bo było za zimno. Bo to jest tak, wszyscy, którzy mają chatę, pięterko, to wiedzą, że na tym pięterku, jak się nie ogrzewa, to latem to jest tutaj tak gorąco, że bez klimatyzacji nie uciągniesz, a zimą, tak jak teraz widzicie, było minus 5, a w środku się zrobiło 15, gdy dla roślin już jest bardzo zimno, no to robi się bardzo zimno bez ogrzewania. Ja nie widzę sensu ogrzewać czegoś, takiego ogromnego pomieszczenia, bo tam jest prawie 40 metrów w tym pokoju, po to, żeby to się nagrzało dla moich roślinek. Oczywiście to jest moje hobby, to są też moje pieniądze włożone w to, tak, bo tutaj jest dużo okazów też kolekcjonerskich i droższych i nie chcę, żeby w ogóle nawet najtańsza roślina mi padła po prostu przez to, co się dzieje, więc robię ewakuację. Ryszard! Jesteśmy na tym piętrze. W łazience jest 20 stopni, bo postawiłam tutaj higrometr. To już jest idealna temperatura, w której te rośliny mogą sobie żyć. Ale 15, w momencie, gdy niektóre mam włożone w mech, który jest wilgotny, to te korzenie zaczną po prostu gnić, bo jest dla nich za zimno. Tu jest 20 stopni, nie? Tutaj na korytarzu, no też podejrzewam, że będzie to samo, ale tam z tyłu, gdy to pomieszczenie już ma prawie 40 metrów, tam jest zimno i lodowato. I po prostu, no nie widzę sensu włączać ogrzewania, tylko z racji tego, że na razie tego nie użytkujemy, to po prostu wywalę te wszystkie rośliny i one będą tutaj, a tu jest ciepło. I to jest tak, wiecie, że na przykład jak wam mówiłam kilka dni temu, że chcemy zrobić ten remont i te rośliny będą na dole, no i tam będzie pokój właśnie gościnno-roślinny, no to na dole chata jest tak zrobiona, no oczywiście jak przyjdą mrozy, jakieś minus 15, minus 20, to się odkręci na chwilę ogrzewanie, no jednak dół ma to do siebie, że teraz na przykład jak jest minus 6, to my mamy praktycznie wszystkie grzejniki na dole zakręcone, bo wiecie, chata jest ocieplona. Wtedy, gdy te rośliny będą na dole, to naprawdę będę miała mniejszy problem z nimi, czy latem, bo tu się robi bardzo gorąco, tu się robi wręcz pieczara, czy zimą, gdzie robi się naprawdę zimno oczywiście. Ej, chcę sobie pomalować paznokcie normalnym, zwykłym lakierem i teraz muszę udać się siczku, bo w momencie, gdy ja się teraz tak rozsiadłam, pomaluję ze 3 paznokcie, od razu momentalnie zachce mi się szczalić. No jak widzicie, wyglądam seksownie, pociągająco. Jakby ktoś pytał, to mam... Właśnie się zastanawiam, czy on jest dobry. Dawno nie kupowałam żadnego lakieru. Czekajcie, czy to nie zgęstniało? Nie, dobry jest. To jest jakiś czerwoniasty, też z Semilaka. C530. Zwykły, to nie jest hybryda, to jest lakier. Tym sobie będę malować. Ile miałam hybrydę? Malwina! Czym ty się bawisz? Kredką? No tak, Laurka zostawiła kredki, to Malwinka wykorzystuje. Ile miałam hybrydę? Jeden dzień czy dwa? No i w ogóle nawet nie chcę poruszać tego tematu. Była, zeszła. Malwina! Widzieliście to? Jak się nazywają te osoby, które tak skaczą po różnych budynkach, odbijają się tak? To się jakoś nazywa. No Malwina chyba ćwiczy. No jak słyszycie i widzicie, no jest jesień i bierze mnie katar. I myślałam, że mam jeszcze te sztyfty takie do wąchania. Jak to brzmi? Sztyfty do wąchania. Będę wąchać, moi drodzy. No to coś takie, co wygląda jak szminka, się otwiera i się tak człowiek sztacha. Ja miałam dużo tych z Tajlandii, ale mi się skończyły. Muszę podjechać do apteki. To jest to na bazie mentolu takiego. I jak mam katar, to ja to uwielbiam. To mi tak jakoś odtyka nos. A ja mam, wiecie co, problem, bo ja mam krzywą przegrodę nosową. Dlatego też, no teraz w ogóle mam znowu inny głos, bo mam katar. Mam jeszcze gorszy. Ale ja wam mówiłam, że ja nienawidzę swojego głosu jako kobieta. Mi się bardzo nie podoba mój głos jako kobiety. Tak samo nie podobają mi się moje kolana. I to są chyba dwie takie najgorsze rzeczy, gdybym miała wymienić ze swojego ciała, które dotyczą mojej osoby. Nienawidzę swojego głosu jako kobiecego. Niektóre kobiety mają tak cudowny, wspaniały, ładny głosik. Mój jest nieładny, nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba mój głos, ale no nie mam na to wpływu, no przecież no nic z tym nie zrobię. To znaczy teoretycznie mogłabym coś z tym zrobić, bo mogłabym iść nastawić sobie przegrodę nosową. Ja mam przegrodę nosową krzywą, jak miałam wypadek w 2010 chyba. No miałam wypadek samochodowy wtedy, kiedy miałam połamaną tą rękę, ja miałam ją skręcaną, tu... I tu jeszcze mam bliznę. No ja już opowiadam tą historię wiele razy, ale jeżeli ktoś jest nowy, to w skrócie.
Po prostu, jak miałam wypadek samochodowy, on nie był z mojej winy, po prostu jechaliśmy i mieliśmy wypadek busem. Wtedy miałam też złamany nos i miałam operację na rękę i po tej operacji automatycznie mieli mnie brać na drugi zabieg nastawiania nosa. Ja bym tego nie przeżyła, dlatego ja to odwołałam, stwierdziłam, że potem jak dojdę do siebie, no bo to był ból ogromny, rozumiecie, złamanie. Ja miałam wieloodłamowe złamanie i jeszcze wyobraźcie sobie, jak miałam tą kość, nie wiem jak ona się nazywa, no ale ona jest dosyć gruba, nie? Ja miałam to złamane tutaj. I ja po prostu czułam, jak to się wszystko rusza, nie? Jezu, jakie to było okropne. To jest coś, chyba czego nie zapomnę do końca życia. Tu miałam połamane, wieloodłamowe miałam, dużo miałam złamań w tej ręce. I ja dlatego wtedy odmówiłam złamanie, nastawianie tego nosa, żeby mieć tą przegrodę prosto. Ale oczywiście co się stało? Jak już doszłam do siebie, no to oczywiście nie zgłosiłam się na ten zabieg, nie? I ogólnie jak ja bym sobie nastawiła tą przegrodę nosową, to oczywiście żyłoby mi się dużo lepiej, bo są momenty, gdzie ona mi się bardzo zapycha i na pewno jakby ta przegroda była naprawiona, to wydaje mi się, że głos troszeczkę też by mi się zmienił, nie? Ale czy na lepsze? Tego nie wie nikt! Taka jest moja historia. Ja chodzę, jak mam katar z rolką papieru toaletowego, chodzę z chusteczkami, no teraz papier do dupy jest miętki! A nie, pamiętacie kiedyś, tylko szorstki. Teraz nie dosyć, że miękki, to jeszcze kuźwa pachnący. We wzorki, kuźwa w jakieś misie. Ostatnio widziałam jakieś stokrotki, podobno nawet w papierze z muminki. Daj ta spokój, no do czego to dochodzi? Nie lubię jednej rzeczy, nigdy nie lubiłam. Nie lubię papierów toaletowych i tak samo jak są podpaski, które są zapachowe. Dla mnie to się tak w ogóle jakoś nie łączy. Dlaczego? Dlatego, że ja mam takie przeczucie, że jednak zapachy na papierze toaletowym czy na podpasce, gdzie to mamy w miejscu intymnym, nawet jeżeli ktoś by mnie zapewnił, że to są naturalne, to jednak uważam, że tam nie powinno nic być takiego. Po polsku mówiąc, jeżeli tam ma coś śmierdzieć i do tego damy podpaskę, która jest zapachowa, to dla mnie to jest tak, jakby palacz wypsikał się perfumami i nagle wchodzi. No to co? Jest jeden wielki smród, tak? Bo te perfumy zmieszały się z papierosami po prostu. Ja też paliłam bardzo długo papierosy w swoim życiu i wiem jak to jest. I tego po prostu się nie da zniwelować żadnymi perfumami. Dlatego nigdy mi w mózgu nie współgra, jeżeli są podpaski czy papier toaletowy zapachowe. To powinno być bezwolne, normalne, naturalne, niezapachowe. Jaki problem, widzicie? Jaki problem? A jeszcze zrobiłam sobie kawę w kubeczku z muminkami. Powiem wam, że jest bardzo ładne słonko. Nie wiem, czy tak widzicie, że się troszkę odbija. O, patrzcie. Mamy muminki. To są te kubki z Pepco. I co do hybrydy, to była, ale się zmyła. Skoro się nie chce trzymać, to ja się nie będę prosić. Łachy nie robi. Pomaluję sobie zwykłym lakierem. Ja jestem ogromną miłośniczką herbat od wielu, wielu lat. Zresztą to wiecie, nieraz wam pokazuję jakieś herbaty, jak kupuję. I ostatnio właśnie kupiłam tą pokrzywę z mango z Liptona. Dobra, może być poprawna. Ale teraz nie będę piła, bo miałam ostatnią torebkę i będę piła dopiero za miesiąc. Bo od pokrzywy trzeba robić sobie przerwę. I ja zawsze tak robię, że piję całe opakowanie, tu jest 20 torebek, później robię miesiąc przerwy i znowu sobie piję całe opakowanie i znowu przerwa. I ja od kilku lat piję pokrzywę, czystek, różne ziółka piję. Ryszard, no proszę cię, no zobacz, on specjalnie to robi. Ryszard, ty wiesz, że ja nie mogę się oprzeć. Ryszard, zamykam oczy, słuchajcie, mówię do was od razu. Ryszard, on mieli, że w kolano. Ryszard, Marwina, nie, w ogóle dobra, dom wariatów. Wiecie z dzisiejszego filmu, że wychodzi mi katar. Malwina, całujesz mnie, o matko. Wszyscy się całujemy, wszyscy się liżemy tutaj. Wychodzi mi katar. Nieraz pewnie ktoś z was, kto używa kwasów, a ja używam akurat tego. W ogóle używam go trzeci rok z rzędu i bardzo serdecznie wam polecam. Naprawdę jest fajny. Słuchajcie, to nie ma w sumie nic wspólnego z katarem, ale to potęguje po prostu to, co mnie boli. Ja kwas wywalam sobie na rękę. Nie wywalam na wacik, od kilku lat tak robię, nie wywalam na wacik, tylko robię takie coś, no troszkę sobie wyrzucam, rozsmarowuję jedna druga ręka i sobie przytykam, nie? I ja go nie używam codziennie, tylko co któryś dzień, jak po prostu czuję, że o, może już, tak czasami co trzeci dzień, czasami co drugi dzień, to zależy. Po prostu chlusnęło mi się więcej, nie? No użyłam sobie to na japę i nieraz wam się pewnie zdarzyło, jak używacie kwasu,
to wtedy popalicie sobie nos tutaj prawie od środka. I nie dosyć, że mam katar, to jeszcze czuję ten wypalony od tego kwasu. No podrażniło mi, no. Kiedyś też już mi się tak zdarzyło. Taka krótka, ciekawa historia na koniec dnia dzisiejszego. Jeżeli jest ochota i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry. Zapraszam Państwa serdecznie. Z całego serca na jutro. Do zobaczenia. Cześć. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.